W takim razie, jeśli cokolwiek odkrywasz w Egipcie, to zawsze to powinno być taką dozą znaku zapytania. Oczywiście. Czyli nie ma tak, że na pewno było tak. Ale absolutnie nie. Nawet jeżeli się czasem wydaje, że było na pewno tak, to okazuje się, że później w porównaniu, w zestawieniu z materiałem innego rodzaju, okazuje się, że to jest bzdura i że należy to przypisać zupełnie innym czasom. Więc dla ustalenia chronologii, czyli kolejności panowania władców i długości panowania, wykopaliska dostarczą bezcenne, bo dostarczają ciągle nowych dokumentów i to się ciągle zmienia. Myślimy, że jest tak, a potem ktoś odkrywa coś i okazuje się, że jest inaczej. Siemano, nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.